Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 24 czerwca w piątek, w uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według św. Łukasza. Będzie to rozdział 15, a wersety od 3 do 7. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszuła powiedział im tę przypowieść. Jeśli ktoś z Was ma sto owiec i zgubi jedną z nich, czy nie zostawia pozostałych dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie szukać zgubionej, aż ją znajdzie? A kiedy już ją znajdzie, radośnie zarzuca ją sobie na ramiona. A gdy wraca do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi: chodźcie. Świętujcie ze mną, bo znalazłem moją zagubioną, zaginioną owcę. Mówię wam, że tak samo w niebie będzie większa radość z powodu jednego grzesznika, który odwróci się od swoich grzechów do Boga, niż z powodu dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych ludzi, którzy nie potrzebują się nawracać. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi, kochani, dzisiaj najświętsze serca, więc pokazane nam istota, samocentrum miłości Boga. Przebite serce na krzyżu, otwarte serce przez cały ten miesiąc Czerwiec, przywołujemy różne. Tytuły Najświętszego Serca Pana Jezusa, włóczniom przebite, dla nieprawości naszych starte, aż do śmierci posłuszne, i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj właśnie w tę uroczystość mamy Ewangelię o pasterzu, o dobrym pasterzu, który idzie i szuka owcy. I po pierwsze, może nas dziwić trochę to, że pasterz zostawia 99 owiec, ale On ich oczywiście nie zostawia. Na pożarcie, na przepadłe, ale zostawia te owce, dlatego że te owce idą jakby za pasterzem. One są przy pasterzu. Pan Jezus przecież powiedział o sobie, że jest dobrym pasterzem i oddaje życie za owce. To nie jest, że On je zostawia nagle i one giną gdzieś tam, a on szuka sobie tej, tej jednej. Ale tamte owce nie potrzebują już tej takiej. Determinacji w poszukiwaniu. Właśnie to, tej determinacji. Więc pasterz jakby oddala się od, tych, od, tego, od tego stada, po to, aby znaleźć tą jedną. Myślę sobie, to trochę jest z, tym, z tą radością, o której tutaj mówi Jezus, że większa radość jest z tej jednej, właśnie tak jak Chrystus mówi, z grzesznika, który wraca. Który się nawraca niż z tych 99 sprawiedliwych ludzi, którzy nie potrzebują nawrócenia? Znowu, to trochę tak jak w domu. Nie jeden raz widziałem takie historie, gdzieś ludzie opowiadali, że któreś z dzieci, matki i ojca, tego samego ojca, tej samej matki, a któreś z dzieci pobłądziło, gdzieś tam wdało się w alkohol, w złe towarzystwo itd. I mówią nieraz, no proszę księdza, jak to jest? Ta sama matka, ten sam ojciec, tak samo wychowywaliśmy, a to dziecko poszło zupełnie w innym kierunku niż te pozostałe, niż tych pięcioro, czworo, troje, dwoje, zupełnie w innym kierunku ten jeden. Jak to jest? I potem takie historie, gdy wraca to dziecko, gdy się nawraca, gdy z alkoholika staje się trzeźwy. Gdy z jakiegoś złodzieja czy z jakiegoś jeszcze awanturnika nagle człowiek się nawraca, jaka jest radość tej matki, jaka jest radość tego ojca. I to nie znaczy, że oni się nie cieszyli tamtymi dziećmi, które żyły dobrze, pobożnie, pięknie, cieszyli się, ale w sercu był ten ból tej matki, tego ojca, że tamto jedno gdzieś tam się yy, 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 źle prowadzi. Więc tu z tym, z tą owcą podobnie jest. Jezus, Mówiąc, że jest wielka radość w niebie z powodu tego jednego grzesznika, który się nawraca, to dlatego, że, że boli go serce, tak jak tej matki, tego ojca, że te dzieci się błąkają gdzieś, ale oczywiście cieszy się serce Boga tymi, którzy są mu wierni, tymi, którzy są przy nim, tak jak te dzieci, tych rodziców, którzy żyją dobrze i pięknie, i są pociechą i radością dla swoich rodziców. I po drugie, zawsze, gdy słyszę tę Ewangelię, to przypomina mi się taka historia, gdzieś ją przeczytałem, czy usłyszałem, już nie pamiętam, że gdy jest wypas owiec, właśnie ten taki na podchalu, czy gdzieś w innych miejscach, to ten pasterz pilnujący owce czasami też ma taką sytuację, że się gdzieś zagubi jedna owca, czy czy więcej, ale po prostu gdzieś się zgubią, i czasami na tych halach, które bywają też na jakichś wysokościach, może nie w Polsce, ale w innych miejscach, te owce nieraz gdzieś tam spadną z, jakiegoś, z jakiejś półki skalnej i stoją nagle bezradne, nie mogą, nie mogą się ruszyć w prawo, w lewo, bo jest przepaść. I jakby w tej historii było tak że dopóki owca jest tam ym, najedzona, dopóki ma jeszcze co tam, powiedzmy sobie, jakąś skubać, jakąś trawkę przy sobie, to pasterz się do niej nie zbliża, nie przychodzi do niej. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, gdy on tak w tym opowiadaniu, w tej historii było, że wtedy, gdy ten pasterz chciałby się przybliżyć do tej owcy, to ona mogłaby się spłoszyć i po prostu spaść. Natomiast wtedy mądrość tych pasterzy jakby polega na tym, że oni czekają nawet kilka dni, aż ta owca tam osłabnie, aż zgłodnieje, aż poczuje w pewnym sensie ból, bo wtedy już wie, już jakby czeka trochę, może jakoś instynktownie jako zwierzę, żeby ją ktoś uratował po prostu, żeby ją ktoś wziął z tego miejsca, w którym nie ma już nic do jedzenia. I, I wtedy jest, no właśnie, to, to jakby ratowanie tych owiec jest o wiele łatwiejsze niż wtedy, gdy te owce jeszcze są w pełni sił, gdy im niczego nie brakuje i wydaje im się, że, że mogą sobie tam po prostu przeżyć. Moi drodzy, jak, jak, jakże to jest bliskie też temu, że czasami Bóg pozwala na to, aby te zaginione owce, ci ludzie, żeby doświadczyli tego swojego głodu tego swojego, takiego no, tragicznego położenia. Na początku, często wielu mówi, właśnie tak odchodząc od Boga, od Kościoła mi to tam niepotrzebne. Właśnie do momentu, w którym przyjdzie jakiś głód, kiedy przyjdzie to cierpienie. Wtedy ludzie pozwalają się wziąć na rękę Jezusowi, na ręce, na ramię tak jak ta zaginiona owca, gdy, gdy pasterz ją odnajduje, radośnie zarzuca ją sobie na ramiona i wraca do domu. Więc czasami tak jest też z nami, że trzeba poczekać. Bóg nieraz cierpliwie czeka, żeby ten ktoś już tam nie miał, nie miał już szans, że widział, że po prostu ten świat nie daje mu pokarmu, nie daje mu życia prawdziwego, że to wszystko jest jakąś fikcją, ta zabawa, to, to takie od, odchodzenie od serca Pana Jezusa, od dobrego pasterza. Więc nie panikujmy też trochę wtedy, gdy ludzie odchodzą, tylko cierpliwie módlmy się za nich. Oczywiście szukajmy takich momentów, w których będziemy mogli komuś opowiedzieć o, o Bogu, o Jego miłości miłosiernej, o tym, że chce nam przebaczać grzechy, chce nas ratować, ale też czasami pozwólmy, żeby ludzie doświadczyli głodu, doświadczyli tego, tego, tej swojej pustki bez, bez pasterza, bez serca Jezusa. A oczywiście. Wszyscy dzisiaj przytulajmy się do tego serca, przepraszajmy za tych, którzy są w oddali, a cieszmy się tymi, którzy wrócili. Być może to jesteś ty, bracie, siostro. Po, po iluś latach wróciłeś do pasterza, to pamiętaj, że jesteś ogromną radością. Tak jak dzisiaj Pan Jezus powiedział, w niebie jest ogromna radość z Twojego powrotu. I, i bądź przy pasterzu, bo to jest najpiękniejsza opcja. Na życie, nasze życie tu na Ziemi. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę pięknego dnia. Pamiętajmy, że dzisiaj jest uroczystość, a więc uroczystość nie trzeba, można, ale nie trzeba pościć, bo radujemy się tym, że. Serce Jezusa jest tak bardzo na nas otwarte i tak bardzo chcemy dzisiaj do tego serca się przytulić, że możemy nawet ten post dzisiaj sobie podarować. Z radości, że jest z nami pasterz. Błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem i do jutra, oczywiście, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.